Białowieski Park Narodowy niezaprzeczalnie kojarzy się z żubrem. W pierwszej połowie XIX wieku Puszcza Białowieska była jedyną naturalną ostoją żubra nizinnego. Z tego matecznika żubra, samego serca Puszczy Białowieskiej, pięć żubrzyc wyruszyło w niemal 1000-kilometrową podróż, by zamieszkać w czeskim rezerwacie Milowice Czeska Kraina. Dziesiątki hektarów dawnej przestrzeni wojskowej Milowice, mieszczące się koło malowniczego miasteczka Benatki nad Jizerą, stały się nowym domem dla białowieskich żubrzyc Ponorki, Poderki, Polimarki i Potery. Nowo przybyłe samice już się zaaklimatyzowały i dołączyły do liczącego 12 osobników stada. Polskie żubrzyce zwiększą różnorodność genetyczną grupy hodowanej w rezerwacie. Transport zwierząt jest jednym z elementów projektu Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe, a także wynikiem długotrwałej współpracy polskich i czeskich specjalistów z zakresu ochrony żubra. Współpraca z kolegami z Polska trwa już niekolik let. Współpraca z kolegami z Polski już trwa parę lat. Już kilka lat temu zaczęliśmy propagować powrót żubrów do czeskiej przyrody. Jednym z efektów naszej współpracy był przewóz w roku 2015 grupy 8 żubrów z Polski, a także dzisiejszy, drugi już transport żubrów do Milowic. Ważne, aby rosła u nas liczba zwierząt, a tym samym ich genetyczna różnorodność. Te zwierzęta, oprócz tego, że są piękne, należą do najbardziej znanych i najbardziej wartościowych osobników, które mogliśmy przywieźć do nas i jesteśmy szczęśliwi, że się udało nam je pozyskać właśnie z Białowieży, bo Białowieski Park Narodowy to jest ikona ochrony żubra w Europie i bardzo się cieszymy, że w tym rezerwacie udało się ochronić żubra nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Dla nas, powtarzam, jest cenne, że zwiększy się populacja żubrów, którą już tutaj mamy, i zwiększy się tym samym genetyczna różnorodność stada. A drugi powód, dla którego wsiedlamy żubry w rezerwacie o dużym procencie powierzchni otwartych, jest taki, że potrzebujemy przy pomocy roślinożerców chronić roślinność typu stepowego, jaka tu występuje. Żubry znalazły swój dom w terenie innym niż lasy, w których dotąd żyły, i okazało się, że łatwo przystosowały się do nowego otoczenia i świetnie się tu czują. Krzowiny a pomagają tak chronić tu wzácną stepni wegetację, która tutaj rośnie. Nad bezpieczeństwem zwierząt, ich transportem, a także procesem ich wsiedlania czuwała profesor Wanda Olech, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, przewodnicząca Międzynarodowej Grupy Specjalistów zajmujących się ochroną tego gatunku. To jest wszystko to, co powinniśmy robić w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Leśny, właśnie przewozić żubry z Polski do innych miejsc w Europie. I to jest nasz pierwszy transport. Chcieliśmy sprawdzić, jak to wszystko będzie przebiegać, jak to wszystko wygląda. Udało nam się, uważam, że zwierzęta cało wyszły ze skrzyń, więc jest pierwszy sukces.